Bruce Willis cierpi na demencję poruszające jego żonę Mheming. Bruce Willis to postać, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Aktor zaczynał swoją karierę w latach 80. i zagrał w ponad 100 produkcjach, zyskując popularność i uznanie na całym świecie. Jest także laureatem prestiżowych nagród. Nie udało mu się wprawdzie zdobyć Oscara, ale ma w swojej kolekcji 2 Złote Globy. W ostatnich latach grał jednak w produkcjach, które nie przynosiły mu sławy. Wręcz przeciwnie. Zdobył nawet Złota Malinę, a niektórzy zaczęli wypominać mu, że przyjmuje rolę w kiepskich filmach tylko dla pieniędzy. Prawda jednak okazała się brutalna. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Bruce Willis ma problemy z zapamiętywaniem tekstu i stat przyjmował mniej wymagające propozycje. Później wydano oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że problemy z zapamiętywaniem nie są przypadkowe. Gdy u aktora zdiagnozowano afazję, kilka tygodni później z kolei jego rodzina ogłosiła, że to nie tylko afazja, ale także otępienie czołowo-skroniowe. Konsekwencje choroby jest m.in. utrudniony kontakt z Bruce'em Willisem. Medycyna niestety nie jest w stanie pomóc chorym cierpiącym na to schorzenie, a dostępne leki mogą jedynie nieznacznie ulżyć. Żona gwiazdora, kiedy tylko dostała diagnozę, skonsultowała ją z najlepszymi specjalistami. Emma Heming-Willis wykonała niesamowite prace, by zapewnić Bruce'owi odpowiednie wsparcie. Gdy jego umiejętności uległy zmianie, stworzyła bezpieczna przestrzeń i życie, które zapewnia mu wszystko, by mógł żyć dobrze. Otępienie czołowo-skroniowe nigdy nie jest łatwe, ale z odpowiednim planem i wsparciem, naprawdę da się żyć dalej, wyznała terapeutka TPS Nose Association for Frontotemporal Degeneration. Nie jest jednak tajemnica, że Emma Heming cierpi razem ze swoim mężem. Wiele osób dopytuje ja, jak odnajduję się w całej sytuacji. Żona gwiazdora zamieściła na Instastory nagranie, w którym odniosła się do sytuacji. Jak można się domyślać, nie jest ona dla niej łatwa. Jednak stara się robić wszystko, by ulżyć mężowi. Często dostaję wiadomości z pytaniami, jak sobie radzę w tej trudnej sytuacji. Po prostu. Nie mam wyboru. Chciałabym go mieć. Dodatkowo, wychowuję 2 dzieci. Czasem w życiu przychodzi taki moment, że po prostu musimy dać radę. Ale codziennie czuję smutek i rozpacz, wyznala. Emma Heming jest aktorka i modelka. Jest druga żona Bruce'a Willisa. Para pobrała się w 2009 roku. 3 lata po ślubie na świat przyszła ich pierwsza wspólna córka, Mabel Ray, a 2 lata później na świecie pojawiła się Evelyn Penn. Bruce Willis ma jeszcze 3 dorosłe córki z małżeństwa z Demi Moore. Pierwsza żona aktora. Podobnie jak Emma Heming, również jest przejęta choroba aktora i stara się pomagać, jak tylko może.